Dzisiaj w Rytmach Zdrowia zajmiemy się diagnostyką i leczeniem padaczki. Pokażemy Państwu najnowocześniejsze metody walki z epilepsją, która padaczką jest nazywana. To przewlekła choroba neurologiczna. W 75% przypadków padaczka objawia się już przed 19 rokiem życia. Cierpi na nią również wiele kobiet. Przez całe swoje życie z atakami zmagała się Marie Fredriksson z zespołu Roxette. Jednak to nie przeszkodziło jej w osiągnięciu muzycznych szczytów. Witam Państwa z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie właśnie padaczkę, czyli epilepsję, się leczy. To są Rytmy Zdrowia. Ja nazywam się Piotr Poraj-Poleski i zaczynamy. Epilepsja to jedna z najczęściej spotykanych chorób neurologicznych. Na całym świecie cierpi na nią 50 milionów osób. W Polsce z tą dolegliwością zmaga się około 300 tysięcy osób. Co roku w naszym kraju przybywa około 27 tysięcy chorych. Liczba chorych na padaczkę z roku na rok rośnie. W niektórych przypadkach tej choroby przyczyny są genetyczne, jednak w większości przypadków są one niezidentyfikowane. Jej najczęstszymi objawami są utrata przytomności i drgawki. Pan Grzegorz Chmielewski z Warszawy ma 39 lat. Na padaczkę lekooporną choruje od 16 roku życia. Wzięło się nie wiadomo skąd, po prostu. Nagle dostałem ataków w szkole i do tej pory tak naprawdę przyczyny nie ma. Ataki są od ataków z drgawkami po aury, które są chwilową utratą przytomności. Praktycznie całymi dniami siedziałem w domu, bałem się wychodzić, że zaraz coś się po prostu będzie działo. Czy na ulicy dostanę ataku, bo pomocy nie dostanę od osób, bo ludzie po prostu boją się pomagać osobom, które mają atak. Życie pana Grzegorza rok temu zmieniło się na lepsze. Dzięki zabiegowi głębokiej stymulacji mózgu i wszczepieniu specjalnych elektrod, liczba ataków u pana Grzegorza zmniejszyła się z 20 i więcej w miesiącu do maksymalnie 3-4. Teraz pacjent właśnie udaje się na wizytę kontrolną, by wraz z neurologiem sprawdzić, jakie efekty przynosi u niego zabieg głębokiej stymulacji mózgu. Dzień dobry panowie. Panie Grzegorzu, jak się pan czuje? Dobrze. Ile było napadów? Niech pan powie, co się działo. Od ostatniej trzy. Trzy, ale to były tylko takie krótkie, tak jak pan mówi, jak długo one trwały? Nie, to były krótkie takie epizody tylko takie. Mhm. A czy dolegają jakieś te, że tak powiem, elektrody, które pan ma zaimplantowane? Czy ma pan z tego powodu jakiś dyskomfort? Nie, już, że tak powiem, przyzwyczaiłem się. Bo już je trochę mniej widać, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, to już troszkę się ukryły w pana tkance, że tak powiem, podskórnej. Także tego i nie przeszkadza, ani tutaj na szyi nie ciągnie, nie. Nic takiego tak się nie dzieje. Przedtem odczuwałem właśnie. Że tak jakby cię ciągnęło, tak teraz już zupełnie nawet nie widać tak jak przedtem. Czy myśmy u pana nigdy nie stwierdzili, dlaczego pan ma tą przyczynę padaczki? Pan choruje od 16 roku życia. Tych przyczyn może być bardzo dużo, jeśli chodzi o padaczkę. Mogą być uszkodzenia mózgu. U pana takiego miejsca nie znaleźliśmy, chociaż widzimy dokładnie, skąd te pana nieprawidłowości wychodzą i skąd się zaczyna napad w mózgu, to tam nie widzimy żadnej strukturalnej przyczyny po prostu pana uszkodzenia. Taka jest prawda. Pan miał wszystkie dokładne badania robione. Za to przyczyn padaczek może być bardzo dużo. Pan ma ewidentnie jakąś ogniskową padaczkę, czyli jakieś mikrouszkodzenie w głowie istnieje, ale padaczki są też w przebiegu różnych innych chorób mózgu, wszystkiego rodzaju jakieś uszkodzenia mechaniczne, urazowe i to są takie padaczki objawowe oraz takie padaczki, które są uwarunkowane genetycznie. Pan takiej nie ma, bo w nich są bardzo charakterystyczne zmiany w EEG, czyli w tym elektroencefalograficznym zapisie, których pan nie ma. Te genetyczne padaczki się lepiej leczą, a takie właśnie objawowe, postępujące bardzo często leczą się po prostu gorzej. I dlatego pan miał takie postawione między innymi rozpoznanie, że to jest lekooporna padaczka, czyli po prostu to nie jest żadna tajemnicza nazwa, tylko że po prostu ona nie leczy się lekami, nie ma remisji choroby podczas leczenia.
Padaczka polega na nagłym wzroście aktywności elektrycznej w mózgu lub w jego określonym obszarze, co powoduje tymczasowe zakłócenie komunikacji między neuronami. Objawia się to nagłymi i napadowymi wyładowaniami elektrycznymi. Najczęściej w takiej sytuacji chory traci przy tym świadomość. Zwykle jest to krótkotrwałe. Nieprawidłowe impulsy nerwowe można zmierzyć podczas elektroencefalogramu, czyli badania rejestrującego aktywność mózgu. Padaczka jest chorobą przewlekłą i czasami bardzo ciężkim przebiegu. Poza tym jest dość w społeczeństwie na razie jeszcze niezbyt tolerowana. Znaczy, ludzie się boją padaczki, samego rozpoznania, boją się utraty kontaktu z drugim człowiekiem bądź napadu padaczkowego w ogóle, bo może on mieć bardzo różny obraz. Bardzo często napady są takie, że chory no, nie wie, co się z nim dzieje, zachowuje się w sposób niestosowny na przykład, czy taki no, w jego rozumieniu czy znaczeniu no, okres okropny czy straszny. Tak? Także jest to dla niego bardzo obciążające. Drugie, co się jeszcze podnosi, to, że no nagle się traci kontrolę nad sobą. Tak? To jest niezwykle, że tak powiem, obciążające psychicznie. Nie każdy napad wygląda identycznie. Są takie, które wyglądają po prostu przerażająco. Pacjent przestaje na przykład oddychać na chwilę i to jest no, niezwykle również obciążające. Zanim się człowiek do tego przyzwyczai i umie się z tym postępować, no to wymaga to pewnego czasu. Bywa też tak, że pacjent się na przykład dobrze leczy i po latach nawraca napad i to jest ogromne wtedy przeżycie, głównie dla rodziny, bo on zwykle tego nie wie, co się z nim działo. To jest może też dobrze, że na przykład nie widzi tego, co się z nim dzieje. Kobiety w ciąży, jeżeli chcą planować ciążę, to muszą się do niej w padaczce przygotować, tak? Czyli muszą wystabilizować jak najbardziej padaczkę przed ciążą, zmniejszyć jak najbardziej liczbę napadów, gdzie pacjent traci przytomność, gdzie się może przewrócić, gdzie ma skurcze całego ciała, czyli drgawki, tak zwane popularnie, bo to jest stan, który może dojść do niedotlenienia dziecka, jak również może być groźny dla kobiety samej. Ale myślę sobie, że przez 20 lat, odkąd ja się zajmuję padaczką, to troszeczkę się już to pojmowanie tej choroby zmieniło wśród ludzi. Moi pacjenci w większości pracują. Nawet jeśli mają napady, nie daje się zrobić pełnej, że tak powiem, wyzdrowienia na tych lekach, to oni podejmują różne czynności zawodowe, są uprzedzeni na przykład ich współpracownicy, czy też kierownictwo w pracy, że coś się dzieje, pomagają im, są nauczeni. Także to już jest naprawdę lepiej. I to się naprawdę zmieniło przez ostatnie 20 lat. Atak epilepsji może zdarzyć się choremu praktycznie o każdej porze i w każdym miejscu. Ale czy na pewno wiemy, w jaki sposób możemy pomóc takiej osobie? Telefon na numer alarmowy to jeden ze sposobów pomocy choremu. A w jaki sposób możemy udzielić pierwszej pomocy choremu na padaczkę, zanim jeszcze złapiemy za telefon? Należy poczekać, aż napad padaczkowy się skończy. Przede wszystkim samemu należy nie panikować, zabezpieczyć pacjenta i jego otoczenie. Jeżeli napad skończy się, a z reguły kończy się w ciągu od pół do kilku minut, należy pacjenta ułożyć w pozycji bezpiecznej, na boku, z ręką, która znajduje się od strony naszej pod barkiem przeciwległym, i nogą, która znajduje się od strony naszej, skiętą pod kątem 90 stopni w stanie biodrowym, w stawie biodrowym i kolanowym. Poza tym no, należy zabezpieczyć drogi oddechowe, absolutnie nie wkładać nic między usta, co za kiedyś robiło się, żeby zabezpieczyć język, po to tylko, żeby ten pacjent mógł oddychać tak, jak oddycha zawsze. Należy pamiętać, że pacjent może znajdować się w okolicy niebezpiecznej, czyli należy go umieścić tam, gdzie będzie dla niego bezpiecznie, czyli na przykład nie na jezdni. I przede wszystkim należy zaczekać, aż zakończy się napad padaczkowy i pacjent się obudzi całkowicie. Pan Bartłomiej na lekooporną padaczkę choruje od 33 lat. Bo to niestety z mojej takiej niezbyt mądrej jednej decyzji. No, w wieku 12 lat skoczyłem na drążek gimnastyczny i stamtąd niestety nie zrobiłem obrotu, spadłem. Miałem 3 ataki. Od razu po 3 latach objawy się nasiliły. W ciągu miesiąca mężczyzna może mieć nawet 20 ataków epilepsji.
Moje ataki są tak jak u każdego, takiej każdej osoby z padaczką, są nietypowe. Przede wszystkim u wielu osób jest to coś takiego jak upadek i drgawki. U mnie coś takiego nie występuje. Ja niestety mogę zacząć chodzić wokół łóżka, podskakiwać i sam nie wiem o tym, że to będzie tyle trwało. To jest naprawdę coś takiego, czego ja nie mogę wyczuć dokładnie. Jedna minuta musi być na pewno, ale to są nawet i o wiele dłuższe przypadki, no bo nie mogę powiedzieć, ale to nawet i 20 minut jest. Teraz pan Bartłomiej dostał szansę na nowe, lepsze życie. Właśnie przygotowuje się do zabiegu głębokiej stymulacji mózgu. Przede wszystkim jest to powrót do zwyczajnego życia, normalnego męskiego życia, gdzie też będę mógł chodzić po ulicach, gdzie ja będę mógł pracować. Przede wszystkim to jest i praca, bardzo ważne dla mnie. Nie mam jakichś możliwości większych teraz do pracy. I to jest takim chyba najbardziej problematycznym. Głęboka stymulacja mózgu, czyli DBS, to wielka szansa dla chorych na padaczkę lekooporną. Zabieg polega na zastosowaniu swego rodzaju rozrusznika, precyzyjnie wysyłającego impulsy elektryczne do określonego obszaru mózgu, związanego z danym schorzeniem lub dolegliwością. W przypadku epilepsji takiej neurostymulacji poddawane jest jądro przednie wzgórza. Panie Bartłomieju, operacja, którą planujemy u pana wykonać, polega na implantacji elektrod do głębokiej stymulacji mózgu. Ta implantacja elektrod będzie trwać około 4 do 5 godzin, cała operacja. Będzie pan znieczulony ogólnie, czyli zaintubowany, i nie będzie pan czuć żadnego bólu podczas operacji. Pan cierpi na tę lekooporną padaczkę wiele, wiele lat. 33 lata. 33 lata. Wypróbował pan wraz z neurologami wiele leków, które nie zmniejszają tych napadów padaczkowych, ponieważ pan ma tych napadów padaczkowych prawie, jak pan mi powiedział, jeden dziennie, tak? Natomiast wracając do operacji. W pierwszym etapie tej operacji będzie pan mieć założoną ramę stereotaktyczną. Ramę stereotaktyczną to jest takie urządzenie, które pozwala ustabilizować głowę pana i na podstawie tej ramy będą wyznaczone koordynaty, za pomocą których będziemy mogli wprowadzić elektrody bardzo dokładnie do jąder przedniej wzgórza. I te jądra wzgórza znajdują się tutaj. Po wprowadzeniu elektrod do tych struktur obustronnie, ponieważ musimy wprowadzić jedną elektrodę do prawej półkuli mózgu, wykonujemy jeszcze tomografię komputerową głowy śródoperacyjną, aby sprawdzić, czy te elektrody są w miejscu, w którym chcielibyśmy, aby one były, ponieważ im lepiej są one implantowane w celu stereotaktycznym, w jądrach przedniej wzgórza, tym większa szansa, że uzyska pan lepszą kontrolę objawów zmniejszenia ilości napadów padaczkowych. Następnie po tej tomografii przyjeżdżamy, jeszcze raz wracamy na blok operacyjny i te elektrody, które są implantowane, łączone są przewodem, który biegnie pod skórą z generatorem impulsów, który jest wprowadzany w powłoki jamy brzusznej. Czyli cały system, który jest implantowany, musi znajdować się pod skórą. Nie może być kontaktu systemu implantowanego ze światem zewnętrznym, ponieważ grozi to zakażeniem. Jestem szczęśliwy, że będę mógł coś takiego jednak otrzymać. Biorąc pod uwagę współczesne techniki neuroobrazowania i współczesne techniki operacyjne, ryzyko to jest naprawdę bardzo niewielkie i można powiedzieć, że jest prawie zredukowane do kilku, nawet 2-3% lub o wiele rzadziej występuje. Kto może taki zabieg przejść? Są ścisłe kwalifikacje do tej operacji. Po pierwszym, najważniejszym elementem jest to lekooporność i brak możliwości dalszej pomocy pacjentom. Oczywiście wiek odgrywa rolę. Do tej operacji kwalifikowani są pacjenci pełnoletni. Natomiast górna granica wieku to jest 65-68 lat. Ogólną zasadą tej operacji jest poprawa jakości życia, czyli pacjent musi być w dobrym stanie ogólnym, musi być również przygotowany do tej operacji, tę operację zaakceptować i co
najważniejsze, musi mieć świadomość, że operacja może pomóc, natomiast na pewno nie całkowicie wyeliminuje te napady padaczkowe, może zmniejszy ich częstotliwość. W tym przypadku stosujemy stymulator, który nie tylko stymuluje, ale również odbiera potencjały czynnościowe z okolicy stymulowanej. Także będziemy mogli mieć wgląd w patofizjologię leczonych chorób neurologicznych. W tym przypadku pacjenta z lekooporną padaczką. Jest to bardzo duży postęp w ostatnich latach, a w szczególności w przypadku stymulatorów, które nie tylko stymulują, ale odbierają potencjały komórkowe, które pozwolą nam ocenić wpływ samej stymulacji i połączyć te dane z, na przykład z danymi klinicznymi, czyli ze zmniejszeniem napadów padaczkowych. Według najnowszych badań aż 30% wszystkich chorych na epilepsję cierpi na padaczkę lekooporną. Dzięki TBS ilość ataków padaczkowych może zmniejszyć się nawet o połowę lub więcej. Niedawno prezentowaliśmy na konferencji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego pani dr Magdalena Konopko z kliniki, którą kieruję, prezentowała wyniki leczenia operacyjnego 4 pacjentów, bo byliśmy wtedy powiedzmy w połowie obecnego stanu, gdzie już mieliśmy obserwację 12-miesięczną i dłuższą i rzeczywiście ta redukcja liczby napadów wynosiła 30-kilka%. Oczywiście pacjenci najbardziej byliby szczęśliwi, gdyby byli uwolnieni od napadów i właściwie w leczeniu operacyjnym padaczki. No marzymy o takiej sytuacji, żeby uwolnić pacjenta od napadów padaczkowych, bo nawet ten jeden napad w niewłaściwym momencie, czy napad, który spowoduje złamanie, czy wypadek samochodowy, no różne są sytuacje. Więc to o czym marzymy, to jest uwolnienie pacjenta od napadów. 30-kilka% redukcji napadów to oczywiście też jest dużo. Mówimy o pacjentach, którzy mają padaczkę lekooporną i dla których nie ma innej właściwie możliwości alternatywy leczenia i w przypadku których farmakoterapia okazała się niewystarczająca. Także zdecydowanie no, jest to wynik, z którego pacjenci bardzo często są zadowoleni. Swojego zadowolenia nie ukrywa pan Grzegorz, który zabieg głębokiej stymulacji mózgu przeszedł rok temu. Od tego czasu jego życie zmieniło się na lepsze. No to jest poprawa bardzo wielka. Wychodzę sam z domu, bez żadnych dodatkowych osób. Nie ma tych ataków dużych. Są to powiedzmy lekkie ataki, gdzie nawet nie ma utraty przytomności, tylko jest taki atak z wyłączeniem po prostu. No, jest poprawa bardzo wielka. Wielu osobom bym to polecał, jeśli ktoś po prostu by mógł, to naprawdę niech to po prostu zrobi. Pan Grzegorz liczy też na to, że niedługo spełni się jego kolejne marzenie, czyli będzie mógł przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Jak pokazaliśmy Państwu w dzisiejszym odcinku, epilepsja wcale nie musi wyłączyć nas z codziennego życia. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom medycznym chorobę można oswoić i pacjent może znów uczyć się pracować i cieszyć pełnią życia. To były Rytmy Zdrowia. Do zobaczenia za tydzień.